Witajcie kochani w filmiku, w którym pokażę Wam trzy szybkie, ale bardzo efektowne pomysły na przystawki dla gości. Zapraszam do oglądania. Pierwszą propozycją jest sałatka, którą możecie już kojarzyć, gdyż kiedyś pojawiła się u mnie na profilu. Jej podstawą są liście szpinaku, na które kroimy pomidorki koktajlowe oraz ser camembert pokrojony w kostkę, a dodatkowo podsmażamy plastry bekonu, które trafiają na szczyt sałatki. Sałatkę posypujemy suszoną żurawiną i nasionami słonecznika, a na sam koniec, gdy ułożymy już podsmażony bekon, wszystko polewamy sosem czosnkowym na bazie jogurtu naturalnego i majonezu. Ja całość posypałam jeszcze nasionami granatu. Sałatka jest przepyszna, spróbujcie koniecznie. Kolejną przystawkę podpatrzyłam kiedyś u mamy ginekolog. Nie do końca pamiętałam, jakich składników ona do niej użyła. Jestem pewna jednak, że był tam na pewno wędzony łosoś. Ja naleśniczki z Biedronki posmarowałam serkiem Filadelfia. Na każdym ułożyłam pół plasterka świeżego ogórka i trochę wędzonego łososia. Wszystko posypałam koperkiem i wyszły przepyszne. Ostatnią przystawkę również zobaczyłam na Instagramie, tym razem u Oli Tatki i wiedziałam, że muszę ją kiedyś zrobić. Głównym bohaterem jest tutaj ser camembert. Wokół niego układamy zawijańce z ciasta francuskiego i szynki parmeńskiej. Na te, które zabrakło mi szynki, posypałam zioła prowansalskie i upiekłam wszystko razem. Ser przyprawiłam czosnkiem, ziołami i posypałam posiekanymi orzechami włoskimi. Wszystko polałam oliwą. Piekłam to około 30 minut. Przystawka bardzo prosta i mega efektowna. Zróbcie ją koniecznie. Thank you.
Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że taki szybki filmik przypadł Wam do gustu, że wykorzystacie pomysły na przystawki przy najbliższej okazji i że będą Wam smakowały. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!